Halo, Loczy, witam wszystkich bardzo serdecznie. O, Loksy! Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Jestem Hakon, Gothic 2. handlarz A to już bronią. było chyba, W sorry. dzisiejszych czasach każdy powinien. To już Harad, było, doprawdy czy nie? obiecał udzielić mi poparcia, jeśli zrobię z nimi porządek. Poczciwy stary Harad! Dobra, wydaje mi się, że to było ogólnie, to bym się pierwszy do kogoś do chaty i przespał do rana, bo tak w nocy tak chodzić, to tak średnio mi się wydaje. Znaczy, może w nocy właśnie wychodzą różne postacie ciekawe, z którymi Czego możemy tutaj chcesz? porozmawiać. Odejdź! Wynoś się stąd! Już, idę spać. Daj mi spokój. Moi drodzy, w ogóle na samym starcie tak, chyba 7 odcinków nie przypomniałem, czy to 8 jest chyba No, wynoś odcinek. się! To nie było takie Nie trudne. przypomin Lepiej nie by było, przypomniałem, gdyby już się przyszedł. przypominam. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. On po prostu za dużo gada. I No wpadnijcie na proszę, Instagram jednak i tak dalej. można. Serdecznie Co wiesz na temat zapraszam. I bandytów? tutaj odcinki Co są wiem na temat codziennie. Możecie bandytów? się bawić Obrabowali razem mnie w ze drodze mną. do miasta. Gramy w I nie różne tylko mnie. gierki. Krążą po Dzięki. okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z Strasznie tego. małe pole do manewru mam tutaj, jeśli chodzi o gadanie, bo. O co to było? Bo ja nie słuchałem. Napadli go. Teraz Dobra, na razie opowiedz mi o posłuchamy terenach tutaj. wokół miasta. Nie wiem, czy to nie było w Zrobiło się tam poprzednim. cholernie Nie, czy to niebezpiecznie. chyba było w. Po pierwsze, z powodu bandytów. Nawet z. Tak, to było. Co? Ci goście do. Ktoś musi W mie. było. Zawsze tak było. Pracuję, dlatego mogę ci. Z. Czy wiesz, Można kto ze straży brał przyjąć. udział w Czy wiesz, kto ze przeszukiwaniach? straży? Nazywa się Pablo. On Pablo. i jeszcze parę Nie osób powiadaj mi takich próbowali rzeczy. odnaleźć kryjówkę Nie potrafi bandytów. niczego Na zatrzymać próżno. dla siebie. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? On po prostu Patroluje zabił miasto. Harada. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, Teraz albo w każdy dolnej wie. części miasta. Okej, czyli warto jest Co porozmawiać z wiesz o Pablo, jeśli zaginionych chodzi o tą mieszkańcach gildię Collins? złodziei. Wielu z nich przechodzi przez Wszystko wschodnią wygląda bramę tak jak miasta. zawsze. Części z tych, którzy To przychodzą, było. nie wi. Tylko ostat. Był taki go. Twierdzi. Od pomyśla. Dobra, Lord. to było. Mąż uważa inaczej. Gdzie się Gdzie ci? napadli? W pobliżu farmy Akila. Przez cały Idź dzień. do. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To Tajemnica, o stamtąd której nadeszli. wszyscy wiedzą. Dobra, zajmę się tym. No możemy jakieś Zajmę. questy przejąć. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie Będzie sam? jeszcze gorzej. Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Sama Ile mi wiesz. za to zapłacisz? Solo Chcesz śniącego się pokonałem, wkupić w więc. łaski Teraz każdy Harada, już to wie. co? Nie sądzę, abym musiał ci za to Niczego ja nie szkodzę. płacić. Gdybym sama tego nie widziała. Kto to jest Harad? Zapomniałem już. Słyszałem Skórzany coś. pas, ochronę przed bronią, to już widziałem. Za 250 pas Tak, to straży. bardzo Ze zbroją ciekawe. strażnika. Okej. Surowa Bardzo stala, ale to na typowe. razie nie potrafimy. Wykuwanie broni chyba też by było opłacalne, Naprawdę dość mi się wydaje. interesujące. Dobra, ile, bo na razie to strasznie. A nie, ty! Punkty nauki 10, pochcząp. Nie potrafi niczego Dobra, wyciągnąć. myślałem, że trochę mniej. Myślałem, że w ogóle zero mamy, ale tak powoli tutaj 50 Nie. expa, tutaj 100 expa i tak powoli się wbija Czego to. tutaj wy? No, Dobra, wynoś się! już Było takie list. trudne. No, tu mamy dostarczyć list, Mój mąż który. uważa inaczej. Sam tak mówi. Otwarłem się wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie. W ogóle, kurde, mam takie wrażenie, że są czasem lagi, to sobie odpalę Frapsa. Mam nadzieję, że was nie będzie wkurzać Fraps. Fraps jest zawsze koks. No nie da się ustawić, to jest najgorsze, bo ja bym sobie ustawił, wiecie, tam gdzie mam kamerkę i wyście w ogóle tego nie widzieli. Kiedy zwrócił A nie się wiem, czy mam Meliar nadzieję, że do was nie będzie innej wkurzać. istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która W zmyła ogóle ją to. z powierzchni Stop. Na ziemi. chwilę. Przerwa, stop. I Dobra, pozostanie jak się taką odpali program na karty wieki. graficznej, to może na chwilę Ale człowiek i bestia przerwać mi nie tutaj. zaprzestali wojny na ziemi Adanosa O, i 30 FPS w płonął w 20, nich to pewnie się gniew program ich odpalił. bogów. A no, zaraz się przynajmniej odpali. Dobra, nikt się nie oburzy, że wziąłem kosę. Dobra. Niech łaska Adanosa O, będzie teraz. z tobą. Na Kim chwilę zawsze tak jesteś? jest. Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Mam dla ciebie list otwarty, Mam ale. list adresowany do No ciebie. nic. Do mnie? Owszem, tylko był otwarty. Mam nadzieję, że nie przeczytał go nikt niepowołany. No, Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od kawalorna, myśliwego. Ja chyba nie miałem tego Kawalorn? mówić. A gdzie on się podziewa?
polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas. Aha, nie, i że zmierza dobrze na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. No, powiedz mi coś o wodnym kręgu. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Czemu miałbym to zrobić? Przysyła mnie Kavalorn. Naprawdę? I co powiedział? Teraz że mi nie mówić wzgardzisz o... pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. O. A więc chcesz się do nas przyłączyć, czy tak, mój synu? Czemu nie? Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? No. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? To śmiewałem, już chciałem wyłączyć na chwilę. Mam wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Wkrótce wydarzą się straszliwe rzeczy. Straszliwe rzeczy, tak? A skąd to przypuszczenie? Słyszałem jakieś plotki. Tak, i dlatego wyruszyłeś w tę podróż. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, który usłyszał plotki, że wydarzą się wkrótce straszliwe rzeczy. Śmierdzik i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Myślę, że coś przede mną ukrywasz. No to chyba musimy mu powiedzieć. Jeśli obawiasz się, że przekażę komuś to, co mi powiesz, możesz być spokojny. Przysiągłem zachowywać wszystkie powierzane mi tajemnice dla siebie. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Oni nie rozumieją nawet połowy z tego, czego ich nauczam. Nie musisz się obawiać. Zacznijmy jeszcze raz. Przybyły smoki. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki. Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? No, Xardas. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wyzwał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. A więc żyje. I on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze. Jesteś, któremu że armia i zamierzasz o... Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. W istocie. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Super. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, dopóki nie staniesz się jednym z nas. Co nieco mogę ci jednak opowiedzieć. To dawaj. Kim są członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będziesz. Czy my chcemy iść do wodnego kręgu? Spotkasz niektórych z nas. Ostatnio byliśmy w wodnym kręgu. Gdzie są magowie wody? Badają ruiny prastarej kultury gdzieś na północny wschód od Korinis. Zakładamy, że jasne, znajdują się tam wrota do nieznanej dotychczas części wyspy. Opowiedz mi więcej o tym niezbadanym terenie. W ogóle mogę nawet nie patrzyłem chociaż raz chyba. Z listem polecającym, jeśli interesuje cię dołączenie do ekspedycji. Rzecz jasna tylko wtedy, gdy będziesz jednym z nas. Aha. Rzecz jasna. Czym się tak w zasadzie zajmujecie? Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym przez Inosa i chaosem, którego reprezentantem jest Beliar. Gdyby któraś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności, albo rządy śmiercionośnego chaosu. Staramy się utrzymać równowagę w tym świecie. Tylko w ten sposób może w nim istnieć życie. A może konkretniej? Od upadku bariery pojawiło się sporo nowych zagrożeń. Najoczywistszym z nich są bandyci. Pracuję nie nad dość, tym. Że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się niemal niemożliwe, to jeszcze wspomaga ich ktoś w tym mieście.
Ustaliliśmy, że bandyci regularnie zaopatrują się w broń u jednego z kupców z Korinis. A którego? Próbujemy dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę miasta. Daj znać, gdy zechcesz zająć się tą sprawą. Zdecydowanie. Co wiesz o handlarzu bronią? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Martin. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywność i paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. To ten kwatermistrz, tak? Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Ale z wami byłem. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Tylko w Paryżu. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. To ważko pomykam. Dopiero potem mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historie o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako śniący. No to ja właśnie, no. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem wielu ludzi. To chyba nie jest dobre osiągnięcie. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. A. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. No. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. No pracuję nad tym, no. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Gildie złodziei muszą naprawdę? Codziennie znikają kolejni mieszkańcy. No to tutaj akurat gdyby nie wiem, co udało się dzieje. Ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Kurwa, się gubię. Lares, do której gildii ma się przyłączyć? Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Dobra. Tak zrobię. Co do tych znikających ludzi? Tak? Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Czego się dowiedziałeś? Niestety, niczego ważnego. No niestety. No właśnie, nie mamy chyba tropu na tych zaginionych ludzi. Co wiesz o handlarzu bronią? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Powierzono mu zadanie. Znajdziesz... Znajdę go w porcie. Dobra, Martin. Mógłbyś mi jakoś pomóc w poszukiwaniach? Strasznie uparty z ciebie człowiek. Prawdę mówiąc, chyba w czymś mogę ci pomóc. Dam ci ten amulet z rudy. Z pewnością ci się przyda. To amulet ognika. Istnieje ich tylko kilka. Zaklęty w nim ognik ma specjalne zdolności. Dzięki niemu można widzieć rzeczy dla oka niewidoczne. Aby z niego skorzystać, trzeba go założyć. Jeśli ognik słabnie lub w ogóle zniknie, załóż amulet ponownie, aby go zregenerować. Ognik umie również wykrywać broń.
Może ci się to przydać w zadaniu zdemaskowania sprzedawcy mieczy. Dbaj o amulet, a na pewno ci się przyda. O. A to, to... W tym amulecie jest ognik? To nie pamiętam tego za bardzo. Ogniki to urocze stworzonka składające się z czystej energii magicznej. Znaczy coś pamiętam, są że tam latało, ale... Są związane z magiczną rudą tego świata. Ona stanowi źródło ich istnienia i ich mocy. Nie dziwi mnie, że wcześniej o nich nie słyszałeś. Ujawniają się tylko tym, którzy przynoszą odpowiadającą im rudę. Dzikie ogniki zostały brutalnie wyrwane ze swego środowiska i atakują każde stworzenie, które się do nich zbliży. Tym żałosnym istotom nie można już pomóc. Lepiej ich unikać. To wszystko, co ten ognik umie? Poza wykrywaniem uzbrojenia? Tylko jeśli go nauczysz. O ile mi wiadomo, to Riordian potrafi uczyć te stworki nowych sztuczek. Przebywa teraz z Saturasem. Może on ci więcej o nim opowie. A gdzie przebywa Saturas? Ja pierdolę, ile tych będę imion. O tym pamiętać. No to wydaje mi się, że najbardziej mi się, szczerze mówiąc, opłaca po prostu biegać po Korinis i randomowo spotykać różne osoby, bo tak szczerze to średnio mi się wydaje. Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Nawet dwie znalazłem. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. O, Bitos. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Dwa. No to chyba niedużo, ci powiem szczerze. Dalej. Co jest dalej? O kurwa. Możesz mnie uzdrowić? Możesz mnie uzdrowić? Nie potrzebujesz pomocy uzdrowiciela. Okej, okay, czyli tutaj mamy HP Regen, spoko. Opowiedz mi o bogach. A co dokładnie chciałbyś o nich wiedzieć? Opowiedz mi o Beliarze. Beliar jest mrocznym bogiem śmierci, zniszczenia i wszystkich rzeczy nienaturalnych. Toczy on wieczną wojnę z Innosem, ale Adanos dba, by ich siły zawsze były wyrównane. Niewielu ludzi pozostaje w służbie Beliara, ale są oni niezwykle potężni. Opowiedz mi o Adanosie. Adanos jest bogiem harmonii. To boski strażnik równowagi pomiędzy Innosem a Beliarem. Jest też wielkim sprawcą zmian i panem wód wszystkich mórz, rzek i jezior. Jego oddanymi sługami są moi bracia, magowie wody. O kok. Opowiedz mi o Innosie. Dobrze. Innos jest pierwszym i najpotężniejszym z bogów. To on dał światu słońce. W jego władaniu znajdują się światło i ogień, które podarował ludzkości. Innos jest też sprawiedliwością i prawem. Jego kapłanami są magowie ognia, a wojownikami mężni paladyni. Okej. O. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Tylko wybrańcy Innosa i wybrańcy Adanosa mogą posługiwać się magią wody. Byłem magiem wody. No. Ale magia dostępna jest także zwykłym śmiertelnikom pod postacią magicznych zwojów. A to trochę ich mam. Mogę cię nauczyć, jak lepiej wykorzystywać dostępną ci magiczną. I pewnie manę, tak? Chcę zwiększyć. Tak, to mana nam to nie jest potrzebna. Powiedz mi o bogach było, chciałbym przekazać datek na świątynię Adanosa, niebo znał mi skubnie. Poczekajcie, to może zrobimy tak. Koniec. Kila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. Dobra, na Laresa, dobra. Tylko sobie zapiszę, żeby mnie znowu nie okradli, bo oni tu wszyscy, widzę, lubią sobie te datki, kurwa, przyjmować. Chciałbym... Datek na świątynię Adanosa może zmazać część przewin, które... Jaką sumę? Żartowałem. Chwilowo. Nic się nie stało. Adanos zawsze uciekł. O, dobra, nie okradł mnie, super.
Te kurwy z ogniem nie lubią okradać. Dobra, magowie wody to są koksy. O! Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Dobra, i zajebiście, to było proste. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Czerwonego maga, tak? To mam w pizdzie tego maga. To handla... Dobra, to już więcej nic nie mam, widzę. Tak mi się wydaje, tak? Nie mu co nie. Czym się stoimy pomiędzy porządkiem? Dobra, to już wszystko było, a chociaż nie, chyba nie było, ale dobra, już chuj z tym. Dobra, zapis. Raz, dwa. Dobra, obywatel. Valentino. Hey. No proszę, co my tu mamy? Czy nikt nie nauczył cię, Majer? Bestie, to oburzające. Która wróciła do ciągle tylko ta Beliara. Paplanina. Nie powinieneś być teraz w pracy? Ale z drugiej strony, któż by tęsknił i za takim świnieciem, co? Że prysła gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. I ty jednak nigdy by ten nie będziesz odebrał tak człowiekowi bogaty. Swą widzę, boską moc. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Pytałem, kim jest. Nie no, Valentino to wydał na siebie Valentino wyrok śmierci. Valentino przystojniak. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na wszystkie beztroskie, ziemię. Bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Swoje kłopoty zachowaj dla siebie, mnie one nie interesują. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej masz mocy na ziemi, aby pewnego powiedzenia? Dnia wrócił popularność. Nigdy nic nikomu nie obiecuj, bierz co kurwa, dają i uważaj, by nie popaść swej w konflikt mądrości ze tak no uczyni. I z zazdrosnymi mężami, ci są najgorsi, mówię ci. Dobra, to co Valentino? Bijemy się na pizzę. Ale Beliar nie znosił widoku światła. Nic mnie to nie obchodzi. Wszystko, możesz Inos mi nawet dać wpysk. Jutro wstanę świeży jak skowronek. Ty zaś będziesz się włóczył z tą szpetną gębą ujrzał po kres. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Odczekaj natychmiast! O bogowie! Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Powiem wam, ciężko będzie. Ciężko. Taktycznie. Porozwalają. A, żartowałem, zostawcie mnie. Dobra, jeszcze jedna próba, bo nie odpuszczę Valentino, skurwesyn jebany. Valentino to trzeba nakopać w pupę. Odłóż broń! Nie odłożę. Chodź tu, Valentino. Ogłuchłeś? Dobra, już odkładam, żartowałem. No proszę, jednak można. Aha, chodź tu, Valentino. Porozwalają sobie łby. Kurwa, i nie tego dałem. Dobra, ale plan jest dobry, Valentino. Valentino dostaje. Odłóż broń, mądra decyzja. Valentino jest na tak zwaną cipę walony. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. No kurde, no co jest? Porozwalają sobie łby! Zajebiście, strażnik mnie goni, ale chuj z tym strażnikiem. Alarm! Nie, brak alarmu, jaki alarm. Nie wiem, czy co się stało? Się nie nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć! Nie wytrzymię z tym gotikiem. Nie, no nie odpuszczę temu Valentino zajebanemu. Valentino wydał na siebie wyrok śmierci. W tych dokach zajebanych tego chłopie rozwalę w trzy dupy.
Koptem ale Beliar nie znosił widoku światła. Porozwalają sobie łby. No widzisz? To chodź. My jeszcze raz stepnie, to nie wytrzymie. Mam nadzieję, że... A w sumie zapłacę te 50 gola, tylko żeby zabić Valentina. Idziesz, Valentino? No biegnij, najszybciej jak potrafisz! Chodź, 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 Valentino. Nikomu tego nie powtarzaj. Cokolwiek obchodziło. Nie doszło do mnie nic. Dobra, czekajcie, czekajcie. Pyk. Na dwójkę sobie zapiszemy. Dobra, zajebiście. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobra. O kurwa, jest chujowo. Tu się nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka. Dobra. Ale se atrakcje na 20 minut znalazłem. Alarm! Dobra, czekajcie, czekajcie. Alarm! Widzicie, że Valentino wpierdoli się do wody? Chyba nie, co? Niestety. Czekajcie, mam jeszcze jeden ostatni pomysł, a jeżeli nie wyjdzie, to już gramy normalnie. Alarm! Alarm! Kurwa, ktoś mi tu pomoże w tych dokach zajebanych, czy nie? Alarm! Idziesz z tym Valentino? No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! Dodge the bullet. Dobra, pyk. Wydaje mi się, że to mamy, panowie. Wydaje mi się, że to mamy. Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Valentino ma zajebiście duży damage, wam powiem szczerze. Fajnie by było go zbugować i zajebać łukiem. To jest moje marzenie od dzisiaj. Kurwa, czemu jak zapiszesz w wodzie, to się respisz na samym dnie? Przecież to jest bez sensu. A mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Zajebisty ma. O Jezus, jaki ja mam pomysł, patrzcie. To jest tak dobry pomysł. Nie nurkuj, proszę cię, Bezi. Nie, Bezi. Debilu. Ty. Co robi, kurwa, Valentino? Odłóż broń. Ty. Kurwa. Tak, Valentino. Nie chcę już o tym słuchać. 200 sztuk złota. Przygarnę jak do siebie. Laska też bierę. Dobra, mam nadzieję, że strażnicy nas nie zajebią teraz, jak się pojawi. Top, na którym ja zapisałem? Dobra, na dwa. Dobra, Valentino dostał tak zwany wpierdol. I teraz są dwa pytania. Jeden to, czy strażnicy mnie zabiją, jak tam pójdę? I dwa, ile muszę zapłacić lordowi André za to, że najebałem Valentino? Dobra, wygląda na to, że strażnicy mają mnie w dupy na razie, więc to są świetne informacje. Idę jeszcze powiedzieć Valentino, że mu nakopałem i że może ciągnąć drut sztonga. Chodź tu, Valentino, czy chcesz się walić? Valentino, chodź tu. Już, już, biegnie się popłakać, kurwa, straży. Chodź tu, Valentino, imieniu w kurwie. To tylko plotki. Ale gonitwa po Kolinis. I taki kontencik na odcinek potrzebowałem. Jak strażnicy? Ujrzał tedy Adanos, że w ten zajebiście sposób nic nie może istnieć. Zostaw mnie, poczekaj tylko aż lord... Ani jasność! Tu się nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka. Co? A przecież ja z nim nie walczyłem. Dobra. 200 golda mamy z Valentino, chuja jebanego. Super. To rzeczywiście prawda.
Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Albo mu teraz kosę tak wpierdolił i go zabił, bo ja ten Valentino w kurwie. Zostaw, poczekaj tylko. Chodź tu jeszcze raz, kurwa. Sprzedam kopa. Teraz idziemy do Lorda André. Żeby powiedzieć Lordowi André, że przypadkiem tak się zdarzyło, że chłop dostał kosę, ale przeżył. Jesteśmy w stanie zadośćuczynić tutaj goldzikiem. Jeżeli wyjdziemy 50 golda na plus, to i tak jest zajebiście, wam powiem. Tylko żeby mi ci strażnicy nie najebali po drodze. To będzie w ogóle w pytkę. Siema. Dobra, zajebiście. Zgaduję, że tak jest zeskryptowany, że chłop nie musi tu iść, tylko Lord André wie od razu, że doszło do bijatyki. Witam. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno. Ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Jeśli cię za to nie ukarze, wkrótce... A więc musisz za... Ile? 50 sztuk złota. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze. Dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to twoją reputację. Zajebiście. Dobra, koniec. Tą nagrodę za przestępcę to na razie nie, najwyżej potem sobie poodbieramy tę nagrodę za przestępcę, bo już jednego w sumie mamy. Dobra, to jesteśmy 150 golda na plus, zajebiście. I ogólnie ja bym chyba kupił ten pancerz, co? Bo jestem takim lamusem do bicia, że to jest... Tragedia. Dobra, w ogóle spotkaliśmy przy okazji uciekając z tego chłopa, z którym miałem pogadać. Dotyczące górnego miasta, więc musimy tam się cofnąć. I tutaj jeszcze mamy ten miecz do tego chłopa, z którym miałem walczyć i wygrać 50 golda. Niestety nakopałem mu bez walki. I powiedział, że wystarczy było mnie wyzwać frajerza, a nie mnie bijesz i nie dał mi 50 golda. Niestety. Ale może jak mu oddamy miecz, to... Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Coś z tego dostaniemy może. Zapłaciłem za ten miecz 50 golda. W ogóle co to jest za miecz? Kurwa, jaki zajebisty miecz, ale muszę mieć 4 tego. Skoro chciałeś walczyć z... Nie chcę mieć... Ale Rick, ale ja mam kurwa twój miecz, za który zapłaciłem 50 golda, no. Ale Rick, to twój miecz jest. Skoro... Nie... No nic, to co? No to nic, no szkoda. I bez sensu, bo jeszcze wydałem na to 50 golda, też straciłem. Nie, to wyłącznie 100 straciłem na tym Alriku zajebanym. No się 50 golda nie wygrałem, no i 50 wydałem na mieczyk. Ale przyszedłem mu podać rękę, wiecie, zbić pionę tak zwaną. No i ciul. A temu nakopaliśmy. Dobra, to my tu kurczę jesteśmy 2 dni, a tu już całe miasto wie, kim jesteśmy. Już trochę zrobiliśmy dla tego miasta. Tak, po trochę, a coś tam robimy. Tu przekażemy wiadomość, tu tego, owego. Dobra, coś z Pablo na pewno było, nie pamiętam co. Jak wygląda sytuacja? Jak w tej chwili panuje... Okej. Co wiesz o bandytach? Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. Jest jednak kilka oddzielnych grup. Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To co, Pablo? To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. To może, Pablo, tak. Ty bierzesz miecz, ja biorę miecz i idziemy im nakopać. Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach grasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne miejsce. Jest jeszcze coś. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Korinis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników.
Jak dotąd, nie udało się go jednak złapać. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj. Lord André wyznaczył nagrodę za odnalezienie tego zdrajcy. Wiem, wiem. I to ja mam o wiele większą nagrodę, bo będę w straży i będę mógł zająć te gówno. Dlatego, dobra. Skąd przybyli bandyci? Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list gończy z moją podobizną? Aha, więc to jednak twoja gęba znajduje się na tym papierze. Dlaczego się od razu nie przyznałeś, co? Za co jesteś poszukiwany? Nie wiem, szczerze. Tak, tak, wiem. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym wiedział, że trzymasz sztamę z tymi bandytami, dawno siedziałbyś w pierdlu, rozumiesz? Mimo to muszę zgłosić ten przypadek lordowi André. Wracając jednak do twojego pytania, natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela ziemskiego. Nie wyglądali jednak jak banda Onara. Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, która osiedliła się w górach niedaleko posiadłości Onara. Jeśli się tam wybierasz, przyjmij ostrzeżenie. Ci szubrawcy krótko się z tobą rozprawią. Zapamiętam to. Dobra. W ogóle my mamy klucz do czegoś. Ten klucz od tego chłopa, którego pobiliśmy. Tylko nie wiem, do czego to jest klucz. Klucz do kufra. Nie wiem, co to był za klucz do kufra. To nie bukłem, to mogę otworzyć jakoś? Nie. Dobra, w ogóle dostaliśmy jakiś amulet, nie? Coś tam było. Ornament, fragment dużego ozdobnego pierścienia. Amulet szukającego od... 1600? Może jak go sprzedam i sam sobie będę szukać złodziei. W ogóle co robi ten kurwa? Co tu się... i co? Aha. A to ciekawe. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde, ale jajca. I co ten ognik teraz? Umarł? Czyli muszę się dostać tutaj. A bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Pytanie, co, muszę być strażnikiem, wydaje mi się, co? Bez właściwego klucza nigdy to otworzyć, tego nie otworzę. Bo wydaje mi się, że nie ma za bardzo innej opcji, że no, dobra. To teraz pierwszy raz, bo nie wiem, który to jest odcinek, ale pierwszy raz muszę kliknąć na zadanie i faktycznie obczaić, co tu się dzieje. W ogóle, o, first person. Może by tak grać. Dziwnie, tak strasznie. First person w Gothicu to... Czuć, że to niewłaściwie tak. Dobra, pod L też coś mamy, pod M, pod N, pod to mamy punkty nauki, ile mamy siły, stacy. Pod C i pod B mamy dokładnie to samo, z tego co widzę. Okej, okay. Czyli więcej nic nie ma oprócz zadań. Dzień piąty, to jest ogólnie. Obecne zadania, kamienny handlarz z bronią, kurwa, tu jest tyle rzeczy, słuchajcie, wam powiem. Człowiek z opaską na oko i noca wodnych, gdzie są zaginieni ludzie, dostać się do górni rzeczy, ladnik z Korinis. Utra do Bospera. Zaginieni, wielkie wyzwanie, poza murami miasta. Bóg Bospera. Kurde. Złota misa Boomera. Cała piosenka... Panienka Lucia okradła złotą misę swojemu szefowi. Lucia! Da, idziemy znaleźć Lucię jeszcze, bo to jest 38 minut już odcinka. A jeszcze tego alchemika chyba nie odwiedziliśmy. To tutaj jest alchemik. To akurat pamiętam. Konstantino! Buongiorno. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty.
Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Dobra. Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym... Okej, rozumiem. Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. No to zajebiś. Co? Jest... Tak. Idź więc do Watrasa, on cię pozbiera do kupy. I przestań krwawić. Tak, Konstantino, poka mi swoje towary i mnie nie wkurwiaj. Pełna życia. Ważenie siły silnej mikstury wymaga znajomości eliksirów. Kurwa, jakie to drogie wszystko. Pokia to. Boska mózgniowskość, gubienie skrzydła. Okej, okay, nudy. Dobra, czyli w sumie Konstantin dał się dość szybko przekonać. I teraz tak, bo jest jeszcze jedna ważna, najważniejsza praktycznie rzecz. Najważniejsza rzecz, mianowicie, no ten chłop. Torben. Możemy jedynie przeczekać. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Nie, jeszcze nie. Znasz moje warunki. Powinieneś pracować je... No dobra, powiem wam, i tak to jest inwestycja w przyszłość, bo jak nas ten czerwony nas... Ty, ale ja mam 400 przy sobie, to nie może być tak. Kurwa, i on teraz 200 będzie chciał zażądać. Weź mi 200 zeta i powiedz, że... ale kurwa, kwaśno. Ty, to może ja już ten pancerz kupię od buta, bo... Odeszły także drzewa i zwierzęta. Nie no, idę kupić ten pancerz, bo to tu nie w tym kurwa, w tym gotiku nie wolno być bogatym. Idę kupić ten pancerz. Wydaje mi się, że to dobre, bo on wtedy mnie ściągnie siana, a my i tak pokradniemy i się zwróci. Dobra. Cześć, Mateo. Dobra, daj mi pancerz. Na pewno ci się spodoba. No, pokę to. Gdzie jest nasze aktualne ubranko? Mamy gdzieś tu aktualne ubranko? A my nie mamy w ogóle ubranka, co ja pierdolę. Dobra. Ochrona przed bronią, przed strzałem, przed ogniem. O, wygląda nieźle. Ty. No, ale że się... Nie no, spoko, taki... Pancerz. Pancerz jak pancerz. Kurzany pancerz. Ze skór. No taki, w pytkę. Już jakoś przynajmniej wyglądamy, kurde, jak ludzie, nie? A nie w tych szmatach, co wcześniej. Dobra, no to co, idziemy po błogosławieństwo. Chłop nas uczy otwierania zamków. A ja w międzyczasie oczywiście, to już nie będę na odcinkach, już się nauczyłem, że nie będę na tych odcinkach okradał połowy miasta. Więc pewnie okradnę tam, gdzie mogę okraść cokolwiek z każdego domu, który mogę okraść, to coś okradnę i tyle, no. I tyle. Mam nadzieję, że Lorda Andre się nie wkurwi z tego powodu. Dobra, daj mi to błogosławieństwo, czerwony skurwesyjny i mnie nie wkurwi. Chodź tu, Daron. Co mogę? Pragniesz... Tak, daj mi. On po prostu za dużo gada. To dobrze, to Właściwie to potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu, jak inaczej mógł... Mąż uważa inaczej. Ile wynosi... To zależy. Masz po... Kościół przyjmu... Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Zajebiście. Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru Ma. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czysty... O, zajebiście. No dobra, to możemy sobie jeszcze z nim pogadać. Prowadzę dyskusję z paladyna. Odcinka, to dość dużo. Wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Cox. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. Dokładnie tak, moi drodzy. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomaganie słabszym. Słyszałam co innego. Naprawdę? To interesuje. Powiedz mi coś więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii. Jednak sztuka magów ognia to coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy.
No i jesteśmy producentami. To słyszeliśmy, nie? Mam takie wrażenie. Powiedz mi o Inosie, to już słyszałem. Inos! Dobra, pizie, mam to. Muszę porozmawiać z paladynami? Musisz dostać się do gór. No i oczywiście. Jak mogę zostać? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako... Jednak ścieżka prowadząca... Okej, okay, dobra. No to co? To teraz wracamy jeszcze. Jest tu jakiś skrót na zapisywanie? No czemu tu nie ma skrótu? Chyba, że jakiś F10, F11, a boję się tu kliknąć. Ach, dobra, później sobie to sprawdzę, bo to teraz nie ma co klikać, bo tu na przykład po F1, tu, bo tu zależy, że gram z tym modem takim na graficznym. I co tu się dzieje? To słońce! Ło, chłopie! Ale zajebiste efekty, patrzcie. Właśnie przez to, że mam takie zajebiste... Nie, najśmieszniejsze jest, co się dzieje z chmurą, jak robię tak. Tak uczynił. Więc przez to, że gramy na tych... Co? W ogóle zgubiłem gdzieś wątek, co miałem mówić. Że przez to, że gramy na tych ustawieniach graficznych, to... A, to jak klikam F coś tam, to czasem pojawiają się jakieś gówna i Lipstein. Dobra, Torben, słuchaj. Czy Watra? Tak, tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy. Jako chłopcze. Złodziej. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Spłaciłeś dług Grity u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. A zrobiłem jestem tak? Zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Dobra, dobra, spoko. Ile sobie liczysz? To jest wziąłem jej siano, po prostu zajebałem złota. I oddałem Mateowi. 200 sztuk złota. Mam tyle? Dobrze. Oto... Wciąż nie masz... sama tego nie widziała. Nie mówili co innego. Ja pierchruper. No nie wierzę. Dobra, do tego Mateo, bo z niego to porządny chłop jest. Pokaż mi swoje towary i mnie wkurwiaj. Chcesz zupę rywną? Ty byś nie chciał być szkół? Pewnie, że chcesz. Tablica życia. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie może tak dalej być. No, a coś bym sprzedał, coś drogiego. To nie jest drogie, to też nie. Nie zasłużył sobie na to. No, mogę to sprzedać, słuchaj. Młotki. Ruda chyba jest OP tutaj. 30, no. Kiedyś to było w chuj ruda, ale no... Wybombiliśmy to, więc teraz ruda jest dość tutaj deficytowym tym towarem. Mam swoje zdanie. Rdespolny. Czemu on taki drogi jest? Smoczy korzeń. Nie może tak. To co zostawimy tutaj, punkty siły. Dobra, czas trwać zębate ziele, ale nie wiem co to daje, czas trwania. Dobra, to sprzedamy. Nie potrafię niczego zatrzymać. To sprzedamy. Po jednym sobie zostawimy do alchemika. By było coś, dobra. No, zajebiście, zbie się. Koniec, idziemy. Naucz mnie otwierania zamków, skurwysynie. Punkty trafień, ile do kolejnego poziomu? 700, kurwa, dużo. A Torben. Ile sobie... Dobrze. Te pieniądze naprawdę mi pomogą. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. No teraz. Zawsze to. Naucz mnie otwierać zamki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim w zamku ostrożnie w prawo i w lewo, możesz odblokować mechanizm. Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub za szybko w złym kierunku, to od razu się złamie. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychów będziesz potrzebował. To akurat fajne. Mam nadzieję, że tak będzie. Możesz mi strzelać parę wytrychów? Jeśli ja... No, trochę ich masz, ale ja też mam. 4 wystarczą. Wydaje mi się. Dobra, twoja siostrzenica. Co? A to bezwstydna mała żmija. To było moje złoto. Zabrała je z mojej skrzyni. Oddaj mi je. Muszę najpierw spłacić Lemara. Mateo może dostać pieniądze później. Teraz każdy już o tym wie. Mateo dostał już pieniądze ode mnie. A niech to. A cóż, dług to dług. Przynajmniej nie zatrzymałeś pieniędzy dla siebie. Chyba powinienem ci za to podziękować. Dobra, moi drodzy, co? To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Na samym końcu przypominam o łapkach w górę, komentarzach oraz o subskrypcji, o tym, że możecie zostawić
Możecie wejść na mój inny kanał vlogowy, link w opisie, oraz na Instagramka. Serdecznie zapraszam i życzę wam oczywiście miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Hej.